sytuację widzimy na zachodzie. Tam przyjeżdżają ludzie do pracy, po czym sfrustrowani zaczynają być podatni na jakieś wpływy terrorystyczne. Tak, to tak się działo i we Francji. We Francji na przykład nabór do służb odbyło się w zakładach karnych w więzieniu. Dla osoby, które były skazane za drobniejsze przestępstwa, były właśnie werbowane. Bo polskie służby z zagrożeniami islamskimi już się zmagają. Czym się zajmuje, czy zajmowała Polska Komórka Wsparcia Państwa Islamskiego? Ta Polska Komórka Wsparcia Państwa Islamskiego zbierała fundusze. To mogę powiedzieć, zbiera fundusze dla państwa islamskiego. To był jeszcze stary taki kanał czeczeński, którzy Czeczeni przez Polskę dużo Czeczenów emigrowało, też Czeczeni stanowią podstawę. Polscy Czeczeni zbierali pieniądze dla państwa islamskiego? Tak jest, i rzeczywiście Polsce. Te pieniądze tam trafiały? Tak, trafiały. Czyli mieli powiązania. Tak, to nie były duże grupy, ale były. Ale zostało to zarejestrowane, została przeprowadzona operacja służb specjalnych. Rejestrujemy i badamy też polskich konwertytów, którzy uczestniczą w działaniach w Syrii.